on off, a przygotowuje się do swojego występu drużyna Zimna Chusta. Nazywam się Stefan Rudzki i chciałbym Państwu najpierw przedstawić film, który pokazuje, jak zbudowałem i jak działa moja machina. Myślę, że dla wielu z nas nawijanie spaghetti widelcem jest męczące bardzo. Kiedy pewnego dnia siedziałem w barze szybkiej obsługi i jadłem spaghetti, spieszyłem się na autobus, byłem zmęczony po szkole. Samo nawijanie spaghetti na widelec wydało mi się strasznie nudne i wtedy wymyśliłem właśnie, żeby to zautomatyzować. Stworzyłem takie urządzenie, które to spaghetti nawija. Wystarczy przechylić je, ustawić pionowo i będzie się obracało, a potem wystarczy z powrotem przechylić i się widelec zatrzyma. Przy czym widelec zawsze zatrzyma się w tej samej pozycji. Nie da się go zatrzymać tyłem do przodu, kiedy jest. Zawsze dokręci się do odpowiedniego momentu. Wykorzystałem mały silniczek, który mieści się mniej więcej tu. Silniczek z przekładnią, żeby miał odpowiedni moment obrotowy. Zielone kontrolki LED pokazują, kiedy widelec jest włączony, a czerwone świecą, kiedy się kręci.